Zaledwie kilka dni temu tu w Orłowie Rosjanie świętowali zwycięstwo nad Niemcami, o których myśleli, że uciekają przed nimi. Kilka dni potem to oni są przegranymi, którzy uciekają przed nacierającym kontratakiem niemieckim. W nocy z 28 na 29 sierpnia został zarządzony generalny odwrót głównych sił rosyjskich, czyli tych trzech korpusów, które atakowały w centralnym części tego frontu. I dlatego, że wojska niemieckie wychodziły już na tyły armii generała Samsonowa, została zdobyta Nidzica, następnie zdobyto Szczytno i na tyłach wojsk, tych resztek wojsk generała Samsonowa tworzył się już potężny pierścień, który zamykał okrążenie. Majątek w Orłowie mógł poszczycić się niegdyś pięknym pałacem z przylegającą do niego oranżerią. To miejsce, ten pałac, ten ogród pałacowy jest o tyle istotny, że tu 29 sierpnia zatrzymał się sztab II Armii na czele z generałem Samsonowem. Generał Samsonow, który przebywał najpierw w Nidzicy i stąd kierował działaniami swojej armii, podjął 28 sierpnia fatalną decyzję, mianowicie postanowił udać się do dowódcy 15 Korpusu generała Martosa w rejon Nadrowa i tutaj przybył w godzinach południowych 28 sierpnia. I to była fatalna decyzja, dlatego że on jak gdyby stracił kontrolę nad całością swoich sił, próbował ratować centrum i stracił tylko wiele godzin niepotrzebnie, przebywając właśnie w okolicach Nadrowa. I kiedy wieczorem 28 sierpnia, kiedy zorientował się, że w okolicach Olsztynka jego armia została rozbita, główne siły zostały rozbite, właśnie wydał rozkaz, żeby wycofać się na południe. Zrozumiał, że jego armii grozi zagłada. Po spędzeniu nocy z 28 na 29 sierpnia w przydrożnej stodole niedaleko Szwaderek Samsonow wraz z sztabem udał się do Orłowa. Tam wydał w zasadzie ostatnie rozkazy i miał zamiar przedostać się do Janowa. Samsonow przed chwilą w Nadrowie widział klęskę swoich oddziałów. Kiedy zatrzymał się tu, napotkał wielkie formacje 15 i 23 Korpusu, jednak pozbawione dowódców. Do generała Samsonowa dochodzą również tutaj sprzeczne wieści. Z jednej strony słyszał, że generał Kondratowicz, dowodzący 23 Korpusem, gdzieś zaginął, a chwilę potem otrzymuje wiadomość, że nie żyje również dowodzący 15 Korpusem, generał Martos. 28 ciężkie walki toczył 15 Korpus generała Martosa, któremu nie udało się rozbić głównych sił niemieckich 20 Korpusu. Mimo zwycięstwa pod Waplewem, jednak w okolicach Mielna wojska 15 Korpusu zostały zatrzymane i następnie zmuszone do odwrotu. Także 15 Korpus też musiał wycofywać się z rejonu Olsztynka, Waplewa. Wycofujący się spod Nadrowa generał Martos nad ranem 29 sierpnia spotkał w tej przydrożnej stodole pod Szwaderkami generała Samsonowa. Miał jeszcze okazję z nim chwilę porozmawiać, po czym ruszył w dalszym ciągu w kierunku na Piwody, gdyż taki otrzymał rozkaz wycofać się w kierunku na Piwody. Jechał konno. Na Piwodzie, gdy już osiągnęli ją, przesiadł się do samochodu i chciał sprawdzić, co się dzieje w Nidzicy. Był przekonany, że Nidzica w dalszym ciągu pozostaje w rękach rosyjskich. Chociaż tak naprawdę już od wieczora dnia poprzedniego była zajęta przez Niemców. Miejscowość Napiwoda położona jest na skraju wielkich obszarów leśnych nazywanych Lasami Ramucko-Napiwodzkimi. Miejscowość leży niedaleko Nidzicy, a jej nazwa bierze się prawdopodobnie z czasów, kiedy na tym terenie pojawiły się wojska napoleońskie. Przynajmniej tak mówi legenda. Legenda wspomina, że w pobliskiej miejscowości zimna woda, konie nie chciały pić wody z tamtejszych strumieni, bo były za zimne, ale kiedy dotarły do Napiwody, to woda płynąca w tutejszej rzece była na tyle dobra, że konie chętnie piły tą wodę. A więc wojskom napoleońskim ta miejscowość na pewno kojarzyła się przyjemnie, jak mówi legenda. Takiego szczęścia nie miały wracające z pola walki oddziały 15 Korpusu generała Martosa.
wysłał patrol na koniach, aby jak najszybciej stwierdzono, co w tamtym kierunku. Ale ten patrol długo nie wraca. W końcu wpadł w furię. Generał Martos był bardzo cenionym dowódcą, był najlepszym dowódcą korpusu w armii Samsonowa. Jego 15. korpus miał największe spośród korpusu Samsonowa osiągnięcia bojowe. Generał Martos miał taki charakter nieco wybuchowy, szczególnie to się odbijało na oficerach sztabowych jego korpusu, gdy coś szybko nie przychodziło, jak w tym przypadku meldunek, więc był bardzo opryskliwy. W końcu jacyś inni oficerowie czy kozacy na koniach, którzy dotarli właśnie do Napiwody od strony Nidzicy, poinformowali, że tam nie ma już Rosjan, tam oni właśnie uchodzą, ponieważ Nidzica została zajęta wczoraj wieczorem przez Niemców. I w tym momencie Martos pojął grozę sytuacji. Nie mieli gdzie uciekać. Generał Martos w tej sytuacji postanowił obsadzić napływającymi jednostkami rosyjskimi linię Nidzica-Janowo. Kazał swoim dowódcom organizować obronę Napiwody. Z drugiej strony wiedział, że muszą się jak najszybciej poprzez tą Napiwodę kierować w kierunku Muszak. I przesiadł się ponownie z samochodu na konie i ruszyli wzdłuż linii kolejowej, kierując się w kierunku na Muszaki. Gdzieś w okolicach tego wysokiego nasypu kolejowego został ostrzelany przez niemiecką artylerię. Opuścili go wtedy jego kozacy, on z niewielką grupką żołnierzy próbował wzdłuż torów szukać drogi wyjścia z okrążenia. Generał Martos schował się w pobliskim lesie. Oczekiwał na nadchodzące wojska, jednak do godzin popołudniowych nie zgłosili się żadni rosyjscy żołnierze. W tej sytuacji generał Martos postanowił pod osłoną lasów udać się w kierunku Janowa. Generał Martos, który uciekał z resztką oddziału, który pozostał przy nim, dotarł w końcu w okolice leśniczówki Wolisko. Wyjechał na polankę, gdzie nie miało być tak naprawdę żadnych niemieckich patroli. Tymczasem ta resztka jego drużyny oraz resztka sztabu, która przy nim pozostała, wyjechała wprost pod lufy niemieckich karabinów maszynowych. W okolicy leśniczówki Wolisko, po której dzisiaj zostało zaledwie kilkanaście owocowych drzew i gdzieniegdzie resztki fundamentów, życie stracił generał Maczugowski, jeden ze sztabowców Martosa. Został on pochowany niedaleko leśniczówki, obok drogi, która do niej prowadziła. Znajdujemy się przy grobie szefa sztabu generała Martosa, generał majora Maczugowskiego. Generał Maczugowski poległ, ostrzelany z bliskiej odległości przez niemieckie karabiny maszynowe podczas przedzierania się generała Martosa spod Napiwody do Janowa. Po tym zdarzeniu przy generalnie Martosie zostało tylko dwóch kozaków na bardzo słabnących koniach i jego adiutant, kapitan Fiedorczukow. Generał Martos ponownie zaszył się w pobliskich lasach i oczekiwał zmroku, aby się przedzierać w kierunku wschodnim, w kierunku Wielbarka. Sam Samsonow wyjeżdża tutaj około południa z Orłowa, udając się w kierunku granicy, która znajdowała się w miejscowości Janowo. Gdy wyruszyli z tej drogi, bardzo szybko się zorientowali, że droga w kierunku Janowa w okolicach Muszach jest już zablokowana, dlatego wybrali kierunek wschodni. Dotarli do miejscowości Sadek. Właśnie tam spotkali jednego z Mazurów, który powiedział, że już tam są Niemcy. Słychać to było również w postaci jakiegoś terkotu karabinów maszynowych i dział. W związku z tym Samsonow z całą towarzyszącą mu grupą oficerów i przyboczną eskortą złożoną z całej sotni kozaków postanowił ruszyć w kierunku miejscowości Ruskowo, aby tam próbować się przebić. W pewnym momencie generał Martos miał wrażenie, iż doznaje już z przemęczenia halucynacji wzrokowych, ponieważ widział w lesie świetliste smugi. Faktycznie generał Martos od rana niczego nie jadł, nie zapalił papierosa, niczego nie pił. W swojej dalszej ucieczce w kierunku Wielbarka na wschód generał Martos w pewnym momencie wjechał w ciemnościach nocy na leśną polankę. W tym momencie zorientował się, że świetliste smugi, które widział i sądził, że to są halucynacje, okazały się być
niemieckim reflektorem, którym zostali dokładnie oświetleni i następnie natychmiast zostali ostrzelani. Generał Martos próbował jeszcze odskoczyć spod ostrzału, jednak koń został jego zabity i generał został pojmany przez niemieckich żołnierzy. W tym momencie jeden z oficerów towarzyszących generałowi Martosowi krzyczał: ostrożnie, to jest rosyjski generał. I Niemcy od tego momentu zaczęli podchodzić już z pełnym szacunkiem, ale de facto złapali niemalże w ręce generała Martosa. W późniejszym czasie generał zorientował się, iż miał w tym momencie bardzo dużo szczęścia, ponieważ zauważył przestrzelinę w swoim płaszczu i rykoszet niemieckiego pocisku na kaburze swojego rewolweru. Generał Martos został odstawiony przez Niemców do Nidzicy, do sztabu pierwszego korpusu niemieckiego generała von François. Jadąc drogą z Wielbarka do Nidzicy, zostali osobiście w Mudukach zatrzymani przez generała von François. Okazało się, że niemiecki sztab pierwszego korpusu musiał się wycofać pod naporem atakujących Rosjan, którzy zajmowali Nidzicę. Zarzucono mu, iż jego kierowca, kierujący samochodem sztabu 15 korpusu, przewoził landratowską paterę z napisem: swojemu wielce szanownemu landratowi wdzięczny powiat nidzicki. Oskarżono generała Martosa o kradzież. Generał von François zaprosił generała Martosa do sztabu. Poczęstowano go czekoladą i koniakiem. Cały czas trwał jednak atak Rosjan na Nidzicę i zajmowane stanowisko pod Mudukami nie było zbyt pewne. W pewnym momencie generał von François wpadł na bardzo dziwaczny pomysł. Generał Martos został namówiony przez generała von François, aby udał się do atakujących wojsk rosyjskich i z nimi pertraktował w celu poddania się Rosjan. Generał Martos zgodził się na tą dziwaczną propozycję, jednak wobec nasilającego się ataku Rosjan generał von François zarzucił ten pomysł. Jeżeli chodzi o tą paterę landrata powiatu nidzickiego, to nie było wcale tak, że to Martos ją sobie zabrał. Gdy już sztab 15 Korpusu na czele z generałem Martosem dotarł do Nidzicy, to w mieszkaniu landrata, które mieściło się tuż przy starostwie powiatowym, znaleźli zestawiony jeszcze ciepły posiłek, landratowski obiad. Sam Martos nie chciał go za szybko spożyć, ponieważ myślał, że być może ktoś ten posiłek zaserwował z jakąś trucizną, ale jego sztabowcy byli już na tyle wygłodniali, że namawiali generała, że tutaj wszystko jest w porządku, siadamy i jemy. No i ostatecznie ten obiad został przez nich spożyty. Jak się okazało, był to obiad, który odbijał się czkawką generałowi przez wiele, wiele lat. Możemy domniemywać, że w tym czasie, gdy jedli ów obiad, to kierowca samochodu generała po prostu postanowił się nieco wzbogacić i tą paterę zabrał, schował w samochodzie. Ostatnim miejscem, gdzie w trakcie odwrotu generał Martos skorzystał z samochodu, była na Piwoda. Później już wycofywał się tylko i wyłącznie konno. Natomiast jego kierowca pojechał trasą w kierunku miejscowości Ruskowo i tam został w trakcie próby przekraczania drogi Nidzica-Wielbark zastrzelony przez niemiecki patrol. I w tymże samochodzie, w tym miejscu znaleziono ową paterę, więc jakiekolwiek przypisywanie rosyjskiemu generałowi próby kradzieży patery landrata nidzickiego jest nieprawdziwe. Następnie generał Martos został wsadzony do wojskowej karetki sanitarnej i pod eskortą dwóch oficerów został odstawiony do Ostródy, do hotelu Kills. W tym hotelu generał Ludendorff był bardzo obsesowy wobec generała Martosa. Z chwilą wejścia generała Hindenburga, który zorientował, iż generał Martos jest zdenerwowany atakami słownymi generała Ludendorffa, uścisnął serdecznie dłonie generała Martosa i powiedział, aby się uspokoił. Następnego dnia generał Martos został odstawiony w głąb Rzeszy pod silną eskortą niemieckich oficerów. Przez następne lata spędził czas w ciężkiej niemieckiej niewoli.
Za zamknięcie okrążenia za Rosjanami odpowiadała grupa generała von Schmetała. Był to specjalny oddział, powiedzielibyśmy grupa pościgowa, wyłączona z 20. Korpusu generała von Scholza. Po krótkim odpoczynku w Jagarzewie oddział Schmetała wyruszył w kierunku Wielbarka. Grupa ta rozbijała niewielkie rosyjskie jednostki i brała jeńców, można by powiedzieć, z marszu. Zanim grupa dotarła do Wielbarka, w kordonie jeńców, który prowadziła wraz ze sobą, było ponad 2000 rosyjskich żołnierzy. W pewnym momencie te odgłosy karabinów maszynowych były coraz głośniejsze. Zaskoczeni kozacy skryli się w lesie. Jadący w tym momencie jeszcze samochodem Samsonow stał w tym samochodzie i zawołał: kozacy, czy wy naprawdę boicie się karabinów maszynowych? I tak po kolei ci jego żołnierze z tego lasu, zawstydzeni przez swojego dowódcę, powracali z powrotem do tego szeregu. Przygotowano szarżę tychże kozaków, którą obserwował sam Samsonow z pobliskiego pagórka. Szarża była nakierowana na ciągnącą się kolumnę niemiecką. Były to oddziały generała Schmetała, które zdążały w tym momencie jeszcze do Wielbarka. W Wielbarku znalazły się one około godziny 19. To była godzina mniej więcej 16, gdy doszło do tej szarży w okolicach Ruskowa. To, że niewielki zasadniczo oddział generała Schmetała wziął tylu jeńców do niewoli, świadczyło już tylko o klęsce drugiej armii, o jej zdezorganizowaniu, o tym, że żołnierze byli wygłodniali i tak naprawdę stracili już ducha walki. Po lasach kręciło się jeszcze wielu maruderów, którzy próbowali przebić się na drugą stronę granicy. Niemcy byli całkowicie zaskoczeni nagle galopującą w ich kierunku kawalkadą jeźdźców z pikami, lancami przygotowanymi. I teraz pech Rosjan chciał, że trafili na kompanię karabinów maszynowych strzelców ze Szczytna. Ci strzelcy musieli w przeciągu kilkunastu sekund rozłożyć swoje karabiny maszynowe, aby odpowiedzieć ogniem na szarże kozaków. Jeżeli by się spóźnili prawdopodobnie kolejne kilkanaście sekund, to kozacy roznieśliby ich szablami i pikami. Zdążyli. Otworzyli ogień z tych karabinów maszynowych i cała kawalkata jeźdźców w ilości ponad 100 kozaków praktycznie momentalnie przestała istnieć. Było tylko słychać rżenia umierających koni i gdzieś przewalające się odgłosy ludzkie. Kilku kozaków, m.in. pułkownik Wiałow, który dowodził szarżą, powróciło do Samsonowa. Natomiast większość zginęła. Później mamy całą jak gdyby tą historię jego wędrówki 29 i w nocy z 29 na 30 sierpnia, gdzie on lasami uciekał z grupą swoich oficerów sztabowych. Dowódcą kompanii karabinów maszynowych był porucznik Bala, który spisał swoje wspomnienia i zawarł właśnie ten sugestywny fragment opisu tej szarży w 1926 roku. I on wówczas jeszcze nie wiedział, że jego karabiny maszynowe wystrzelały przyboczną eskortę generała Samsonowa. Tym samym całkowicie zablokowały jego odwrót, jego możliwość wydostania się z kotła i uratowania w efekcie życia. Znajduje się przed nami mapa ostatniego odcinka trasy ucieczki generała Samsonowa wraz z jego sztabem drugiej armii. Ten teren leży około 4 km na zachód od Wielbarka i również koło Piwnic Wielkich. Po utracie eskorty Samsonow z całą grupą oficerów skierował się w kierunku Wielbarka. Był załamany, nie do końca sobie zdawał sprawę z tego, co się dzieje. Raczej to już oficerowie kierowali tym ruchem. I przed Wielbarkiem cała grupa spotkała, tak jak podaje Noskow, polskiego robotnika z tych okolic. De facto prawdopodobnie był to Mazur, który posługiwał się polskim językiem i przekazał im jakieś informacje. Pod numerem pierwszym jest odcinek leśnej drogi, na której uciekający oficerowie sztabu drugiego i drugiej armii spotkali Polaka idącego od Wielbarka. Na pytanie, czy są Rosjanie w Wielbarku, Polak odpowiedział, że absolutnie nie ma żadnych Rosjan, są tylko Niemcy. W tym momencie ostatnia nadzieja na wyrwanie się z kotła oficerów sztabu drugiej armii legł w gruzach. I w tym momencie, tak jak przekazywał to później generał Postowski, Samsonow się załamał. Zaczął mówić, że idźcie, ratujcie się, mnie już życie nie ma nic do zaoferowania. I grupa oficerów musiała nad nim roztoczyć dosyć dużą opiekę. A że był otyły,
że miał problemy ze snem, poruszanie już pieszo dosyć ciężko mu wychodziło. To nie był człowiek w wieku 20-30 lat, który mógłby się swobodnie poruszać. Było to około godziny 19. Oficerowie rozważali różne warianty wyrwania się z niemieckiego kotła. Ostatecznie postanowiono zostawić konie, rozpuścić ostatnich kozaków i pieszo udać się do granicy rosyjskiej. Oficerowie skierowali się w kierunku drogi Nidzica-Wielbark, która jest tutaj położona przed nami, i zaczęli się według wskazań kompasu kierować idąc lasem, obawiając się z drugiej strony wojsk niemieckich, które już po tej drodze krążyły, posterunków, ewentualnie no nawet oddziałów, które by obsadzały tą drogę, bo nie wiedzieli, czy to są tylko posterunki, czy bezpośrednio silne jednostki już obsadzają samą drogę. Wówczas jeszcze faktycznie Niemcy zajęli Wielbark, ale nie mieli tak silnych oddziałów na samej drodze, które dopiero w postaci piechoty generała Konty od strony Muszak tą drogę obsadzały. Dodatkowo poruszały się tutaj silne patrole kawaleryjskie. To było wszystko. Tak. Po zajęciu Nidzicy generał von François, dowódca pierwszego korpusu, otrzymał nowe polecenia, by zabezpieczyć teren między Nidzicą a Wielbarkiem. Był to pas ziemi o długości 35 km. Generał von François miał świadomość, że Rosjanie będą próbowali właśnie w tym regionie przebić się w kierunku granicy z Rosją. Dlatego też generał von François, wydając rozkazy na 29 sierpnia, musiał dobrze przemyśleć swoje decyzje. Jedną ze swoich dywizji wysłał na drogę między Nidzicą a Wielbarkiem. Ta pierwsza dywizja jego korpusu miała posuwać się tuż za oddziałami generała Szmetała, a druga dywizja miała zająć pozycję w okolicach Nabiwody, miejscowości położonej na północ od Nidzicy, i w ten sposób zabezpieczyć miasto przed ewentualnym atakiem centralnych korpusów rosyjskich, które będą próbowały właśnie tędy wydostać się do granicy z Rosją. Natomiast oficerowie rosyjscy tego nie wiedzieli i musieli zakładać, że na pewno mogą napotkać na drodze silne oddziały niemieckie. W punkcie drugim przeczekali do nadejścia zmroku. Oficerów sztabu i adiutanta generała Samsonowa, razem było to 10 oficerów, 10 żołnierzy. Z punktu drugiego, o 22 wymaszerowano na południe w kierunku Chorzel. Kierowali się kompasem, który obsługiwał pułkownik Wiałow. Na pewnym przystanku już przed drogą Nidzica-Wielbark Wiałow ten kompas zostawił. Musieli wrócić do tego miejsca, poszukać. Znaleźli, ponownie udali się w kierunku drogi Nidzica-Wielbark, którą pokonywali w głębokich ciemnościach. To nie było tak, że w jakiś sposób mieli latarki, że była księżycowa noc. Około godziny 12 oficerowie dotarli do punktu trzeciego. Był to obszar szosy łączącej Nidzicę z Wielbarkiem. I po kolei zaczęli ją pokonywać, aczkolwiek Samsonow był już w takim stanie, że musiał do tego korzystać z pomocy swojego ordynansu. Generał Samsonow początkowo bardzo dzielnie podążał wraz z oficerami sztabu, jednak wkrótce dały o sobie znać objawy jego astmy i wycieńczenia w ogóle generała, ponieważ generał przez ostatnie dni bardzo był wymęczony. Pokonanie takiego nasypu nie było prostą sprawą. Tutaj, jeżeli chodzi o wysokość drogi, to jest płaszczyzna drogi jest powyżej głowy ludzkiej. Trzeba było się na ten nasyp faktycznie wdrapać, tak jak to jest opisane w zachowanych relacjach dotyczących tej ostatniej drogi Samsonowa. Oficerowie 30-40-letni nie mieliby z tym problemu, natomiast Samsonow, który no, był człowiekiem otyłym, schorowanym, już miał z tym duży problem po iluś godzinach wędrówki pieszo, i żeby się teraz wdrapać, to musiał korzystać z pomocy swojego ordynansa. I to była pierwsza poważna przeszkoda, która tym bardziej go jeszcze pozbawiła sił fizycznych, a za nią będą następne. Zdobycie takiego szczytu wymagało naprawdę wiele wysiłku, ale teraz trzeba jeszcze z niego zejść. To jest kolejny wysiłek. I ruszyć dalej w kierunku linii kolejowej.
przeszli przez samą szosę, zeszli z nasypu i znaleźli się w takim pasie około 100 metrów rzadkiego młodego lasu. Wkrótce, kiedy ruszyli na południe, przed oficerami wyłonił się w ciemnościach tor linii kolejowej Nidzica-Wielberg. Te dwie linie w zasadzie dzieli około 200 metrów, więc teoretycznie dosyć nieduży odcinek. Generał Samsonow, kiedy zobaczył i znowu musi pokonać nasyp toru kolejowego, powiedział w tym momencie, iż nie jest w stanie, stracił prawie przytomność, upadł, obsunął się na ziemię, wysunął się z rąk trzymających go oficerów. Noskow bardzo sugestywnie w tym miejscu opisuje, jak to te siły zostało mu odebrane i on w końcu opadł z ramion swojego ordynansa, ale to już było po tym zdaniu o odebraniu sił, czyli de facto linię kolejową pokonali i tuż za nią faktycznie on opadł z tych sił. Ale linię kolejową jeszcze z grupą swoich oficerów pokonał. Oficerowie sztabu znaleźli się w skrajnie niebezpiecznym punkcie, ponieważ i na szosie, i na torze w każdym momencie mogły się pojawić patrole wroga. Dlaczego akurat Noskow? Jest to najważniejsze, najbardziej wiarygodne opracowanie dotyczące dziejów tej grupy oficerów, która wraz z Samsonowem pokonywała wielbarskie lasy. Noskow opierał się w tym zakresie na relacjach dwóch oficerów sztabu Samsonowa, pułkownika Wiałowa, który kilka tygodni po bitwie odwiedził generała Noskowa w jego mieszkaniu i mu opowiedział, przez całą noc spędzili we dwóch jako starzy przyjaciele i Wiałow wiele rzeczy mu opowiedział, jak to naprawdę było. Jest to o tyle ważna relacja, że Wiałow niewiele miesięcy później zginął na froncie. I druga relacja to oficera też pułkownika sztabu, pułkownika Lebiedziewa, który był szefem służb informacyjnych sztabu generała Samsonowa, którą Noskow usłyszał 19 lat po bitwie. Generał Samsonow leżał bezwładnie na ziemi i oficerowie, ulegając panice, porzucili w tym momencie generała Samsonowa. Później opracowanie Noskowa nie jest już tak dokładne. To znaczy, że brakuje informacji głównemu narratorowi. Oficerowie już nie podają takich szczegółów, bo po prostu nie są w stanie ich podać. Jeżeli znali szczegóły, to zawsze próbowali to opowiadać w taki sposób, żeby ze swojej strony wypaść korzystnie w tej całej relacji. Tutaj nie podają już szczegółów, nie podają drobiazgów. Jest tylko mowa, że on się zsunął i dalej gdzieś w jakimś tam fragmencie lasu zorientowali się, że go nie ma. Dochodząc do piwnic małych, oficerowie sztabu słyszeli nawet ludzkie głosy, szczekanie psów i w tym momencie skierowali się na wschód. I około godziny drugiej w nocy, już w niedzielę 30 sierpnia, znaleźli się blisko szosy Wielbark-Chorzele na wysokości wsi Wyżegi. Pokonali dość szybko odcinek od toru do szosy Wielbark-Chorzele, ponieważ nie musieli się opiekować generałem, byli już bardziej swobodni. Prawdopodobnie po pokonaniu takiej pewnej bariery psychologicznej, którą ta linia dla nich tworzyła, bo oni wiedzieli, jak przejdziemy linię kolejową, to w zasadzie już jesteśmy wolni. Zatrzymali się w małym lesie i w tym momencie w ich eskapadzie pierwszy raz się zarysowało to, że mogą szczęśliwie dotrzeć do granicy, jednak nie mogli przejść szosy i udać się w dalszą drogę, ponieważ nie było z nimi ich dowódcy, generała Samsonowa. Rozkazali Kupczykowi, był to adiutant generała, aby udał się w miejsce porzucenia generała i ustalił, co się dzieje z generałem. Ordynans był niewygodny dla pozostałych oficerów, jeżeli chodzi o to, że on musiał pozostać ze swoim generałem. I on był jedynym świadkiem, czy oni faktycznie go porzucili, czy nie. Niestety na relację samego Kupczyka nigdy nie natrafiliśmy. Kupczyk dość szybko dotarł w pobliże punktu 4, niedaleko toru Nidzica-Wielbark i w pewnym momencie spotkał idącego drogą samotnie generała Samsonowa. Generał Samsonow bardzo się ucieszył i się zapytał, gdzie jest reszta sztabu. Kupczyk odpowiedział, iż oczekują na generała. Od miejsca porzucenia przez oficerów sztabu generał Samsonow pokonał drogę do tego miejsca. Pokonał ją nie sam, lecz za pomocą swojego ordynansa Kupczyka. Możemy założyć, że co by się nie działo, w jakim stanie generał nie byłby iść,
to ten ordynans musiał mieć zawsze z nim kontakt fizyczny, musiał go pomóc mu wstać, prowadzić pod ramię i tak dalej, i tak dalej. Nie jest możliwe, żeby ten kontakt fizyczny w głębokich ciemnościach mógł stracić. Dlatego też od chwili porzucenia argumentacja, że Kupczyk znajdował się z grupą oficerów, a później dopiero odnalazł generała, mnie osobiście nie przekonuje. No więc generał udał się wraz z Kupczykiem w drogę znowu do Piwnic Małych. Początkowo dzielnie podążał za Kupczykiem, jednak powoli znowu dały znać o sobie objawy astmy. Generał musiał co chwilę kłaść się na ziemię i pozostawał w swoim astmatycznym letargu. Jesteśmy w ostatniej przeszkodzie, którą generał Samsonow pokonał ze swego życia. Ten rów melioracyjny tak naprawdę to rów, który generał musiał pokonać, zmierzając od torów kolejowych do miejsca swojej śmierci. Oficjalnie ten rów nazywa się do dzisiaj Piwnicka Struga, ponieważ wypływał z tych łąk obok Piwnic Małych i płynie do miejscowości Piwnice Wielkiej. Teraz przy jego głębokości, jeżeli on jest pełny, to dwójka ludzi, generał z ordynansem, żeby go pokonać, musieli albo do tego wykorzystać drogę, albo po prostu go przeskoczyć. Generał na pewno też musiał dołożyć wiele wysiłku, żeby razem z tym ordynansem go pokonać. Tylko o tym już nikt nie napisał, ponieważ przy generale oficerów nie było. Powoli się rozjaśniało, robiła się już niedziela. 30 sierpnia. W pewnym momencie przy tej drogi, przez ten ciemny, wielbarski las, Samsonow postanowił odprawić swojego ordynansa, żeby ten już mu dalej nie towarzyszył. W pewnym momencie generał wstał z końskiej derki, którą mu Kupczyk rozkładał i oświadczył, że Kupczyk ma sam się przebijać do sztabu, on zostanie. Ordynans nie chciał odejść. Natychmiast rozkazuje ci. Takich sformułowań generał używał w stosunku do ordynansa. Ostatecznie ten Kupczyk się oddalił. Zostawił generała i wrócił do oficerów oczekujących przy szosie Wielbark-Chorzele do punktu 6. Generał dotarł do tej okolicy. Później w ciemnościach padł strzał. Historia bitwy pod Tannenbergiem nosi w sobie wiele tajemnic, nieścisłości i tak naprawdę jest cały czas przedmiotem badań historyków i pasjonatów. Jedną z wielkich tajemnic bitwy pod Tannenbergiem jest śmierć generała Samsonowa. Ścierają się tutaj właściwie dwie teorie. Czy generał Samsonow popełnił samobójstwo, czy umarł na zawał serca, umarł z wycieńczenia? Generał Samsonow był, no już powiedzmy, starszym, ponad 50-letnim mężczyzną, takiej dosyć słusznej tuszy, także nie był wysportowany, poza tym cierpiał na choroby, astmę miał i choroby serca. Przyjmuje się oficjalnie, że popełnił samobójstwo, kiedy zabłąkał się w lasach i kiedy nie mógł się wydostać, kiedy wiedział, że jego armia ginie. No, są inne hipotezy, moim zdaniem bardziej prawdopodobne, że on po prostu zmarł, prawdopodobnie na niewydolność serca, po prostu zmarł z wycieńczenia. Generał Samsonow nie zginął od kuli, jak przez wiele lat, jeszcze właściwie do lat 90. utrzymywała się teoria właśnie, że w ten sposób zginął, że popełnił samobójstwo, że zastrzelił się. Profesor Maria Gelewski udowodnił, że jego śmierć w rejonie Karolinki, dawna nazwa Karolinenhof, koło Przeździenku Małego, że była następstwem zawału. No ale sztabowcy nie mogli się przyznać do tego, że pozostawili dowódcę armii gdzieś tam, prawda, w lesie, więc oczywiście utrzymywali tą lepszą tezę, że generał Samsonow popełnił samobójstwo. No i tak zostało to oficjalnie przyjęte, no bo to pasowało bardziej jak gdyby propagandzie rosyjskiej. No wstyd byłoby mówić, że generał Samsonow, dowódca drugiej armii, po prostu zmarł na zawał serca. Więc przyjęto teorię, że taką właśnie, że generał Samsonow popełnił samobójstwo. Żeby to wyjaśnić, trzeba sięgnąć do tego, co nastąpiło już po śmierci generała, czyli do momentu pogrzebu i do momentu ekshumacji, bowiem ci ludzie, którzy grzebali zwłoki,
jak i później brali udział w ekshumacji, są w stanie powiedzieć najwięcej na temat przyczyn jego śmierci. Wczesnym rankiem 30 sierpnia w niedzielę generał Samsonow zmarł. Tutaj jego zwłoki znalazł robotnik leśny z pobliskich piwnic małych. Pierwszym najważniejszym świadkiem, jaki się tutaj pokazuje, to jest landrat Szczycieński Pozer. Profesor Gelewski, opierając się na relacji landrata Pozera, zwraca szczególną uwagę na ten fragment, gdzie on opisuje, że w momencie ekshumacji, gdy generała wydobyto, leżał tak, jakby został pochowany wczoraj, chociaż od pochówku minął już ponad rok, z pełną brodą, bez żadnych oznak rozkładu. Ten właśnie fragment powoduje, że tutaj profesor Gelewski zbudował taką narrację, iż nie ma możliwości, żeby nie pozostawiła kula po strzale jakichś wielkich śladów. W za dobrze zachowanym stanie generał przetrwał w grobie. Natomiast pomija w swojej publikacji z 1997 roku to, że kilkanaście wersów wyżej Pozer napisał wprost. Generał nie chciał przeżyć klęski swojej armii i popełnił samobójstwo, strzelając sobie kulą w głowę. Generał Samsonow w pewnym sensie opóźniał ucieczkę sztabu rosyjskiego. Oddzielił się ze swoim adiutantem od tego sztabu w lasach i tam miał popełnić samobójstwo. Nie wiadomo, czy adiutant mu nie pomógł. To trudno dzisiaj powiedzieć. Wcześniej jeszcze, w 1941 roku, w trakcie wojny, landrat Pozer wygłaszał taką prelekcję w Chorzelach dla filmowców z Wiednia. W trakcie przerwy do zdjęć w tym filmie właśnie Pozer przyjechał prezentować walory swojego powiatu szczycieńskiego, sąsiedniego, i mówił też o tym, że generał Samsonow nie chciał przeżyć klęski swojej armii, popełnił samobójstwo. Po śmierci generała Samsonowa, po powrocie oficerów sztabu generała do Rosji, w Rosji zaczęły krążyć bardzo różne i dziwne często opowieści na temat śmierci generała. Niektóre plotki głosiły nawet, iż generał przebywa w niemieckiej niewoli. Z tym brakiem wiadomości o swoim mężu nie pogodziła się żona generała, Elżbieta Samsonowa. Co ważne, Noskow i Pozer się spotkali. Noskow w roku 1934 objeżdżał tereny dawnej bitwy. Przeprowadzał rekonesans w obecności landrata szczycińskiego Pozera. Zdjęcia dla Noskowa wykonywał leśnik i fotograf z Wielbarka Julius Petrikowski. I ów Petrikowski po wojnie w Niemczech opublikował taką krótką relację, gdzie wspominał o tej swojej tak jakby podróży z Noskowem i Pozerem. Co wynika z informacji przekazanych przez Petrikowskiego? Otóż robotnik leśny, który odkrył ciało generała Samsonowa, Michał Jedamski, tutaj na tej drodze miał spotkać to ciało już 30 sierpnia i je razem z bratem Emilem pogrzebać w tym miejscu. Generałowa w krótkim czasie doprowadziła do misji poszukiwawczej znanego rosyjskiego wczesnego polityka Aleksandra Guczkowa. Aleksander Guczkow już 26 września 1914 roku udał się na linię frontu w okolicach Przasnysza. Przeszedł za pomocą parlamentariusza linię frontu i rozmawiał z niemieckim dowódcą odcinka frontu, rotmistrzem Borchardem. Przekazał rotmistrzowi Guczkow list od wdowy po generale. W liście generałowa zwracała się z prośbą, aby odnaleźć grób generała Samsonowa. Niemiecki rotmistrz odebrał od Guczkowa list, jednak nie pozwolił na udanie się Guczkowa w okolice Wielbarka z powodu tajemnicy wojskowej, ponieważ w okolicach Wielbarka przebiegała ówczesna linia frontu. Samsonow, wedle słów Petrikowskiego, miał się zabić strzałem w prawą skroń, a robotnicy leśni, jak znaleźli jego ciało, to miał jeszcze pistolet w dłoni i obok leżała szabla ta wysadzana tymi cennymi kamieniami. Wdowa nie pogodziła się z fiaskiem misji Guczkowa
i dokonała niesłychanego wyczynu, ponieważ założyła sobie, że sama pojedzie do Niemiec i odnajdzie grób męża. Oczywiście nikt nie chciał wierzyć, iż w ówczesnej sytuacji będzie to misją udaną, że jej się to powiedzie. Na przełomie listopada i grudnia oddziały rosyjskie ponownie zajęły te tereny, podchodząc nawet pod samo Szczytno. I próbowano przeszukiwać pole bitwy i Rosjanom się przez ten miesiąc nie udało czegokolwiek ustalić. Robotnicy leśni, którzy pochowali ciało, może nie byli skorzy do rozmawiania o tym, może bali się Rosjan, może ich nie było, bo się ewakuowali. Miejsca pochówku nie udało się odkryć Rosjanom, ale Rosjanie wiedzieli, że to gdzieś okolice lasów Piwnice Wielkie, z relacji oficerów sztabu. Misja Samsonowej miała polegać na, przy okazji poszukiwania grobu męża, na odwiedzeniu lustracji niemieckich obozów jenieckich. Pod koniec swojej pierwszej misji we wrześniu 1915 roku Elżbieta Samsonowa przyjechała w okolicy Wielbarka. 21 września 1915 roku wdowa po generale Samsonowie pojawiła się w pokoju w gabinecie landrata szczecińskiego Pozera. Landrat nie bardzo wiedział, jak jej pomóc, ale sobie przypomniał taką powieść, którą kojarzył z objazdów w terenie nauczyciela Passauera z miejscowości tutaj niedaleko Ścięciel. I gdzieś tam w lesie leży jakiś oficer rosyjski pochowany. Nauczyciel zapytany o generała Samsonowa odpowiedział, iż nie ma wiadomości konkretnie o generale Samsonowie. Jednak kiedyś przechodząc w pobliżu leśniczówki Karolinka z leśniczym Rusiusem z tejże leśniczówki, przechodzili obok pewnego grobu i leśniczy, wskazując na ten grób, powiedział, iż musi leżeć w tym grobie jakiejś wysokiej rangi oficer rosyjski, ponieważ znaleziono przy nim złoty zegarek. Rusius przekazał informację o tym, skąd ma taką informację, że jest pewien medalion. I tutaj częściowo relacje się rozjeżdżają. Jedne niemieckie źródła mówią o tym, że medalion był u właśnie leśniczego, inne, że u robotników leśnych, którzy pracowali u tegoż leśniczego. Wdowa udała się do tych robotników leśnych. Odbyła się tam w środku długa rozmowa. Jedlamski był bardzo niechętny, ponieważ wiadomo skądinąd, że swego czasu za przetrzymywanie złotego zegarka znalezionego przy rosyjskim oficerze został pobity na komendzie niemieckiej żandarmerii. W pewnym momencie Jedlamski, przekonany jakimś argumentem przez wdowę, podszedł do szafy i wyjął z niej złoty medalion. Złoty medalion, wyrzucił go na stół i powiedział, że to jest wszystko, co znalazł już przy owym oficerze. Rosjanie twierdzą wprost, że zapłaciła. Niemieckie relacje mówią, że w ramach wynagrodzenia, że oddała ten medalion, że oddali wdowie ten medalion, że przetrzymywali i za tak jakby pochowanie męża dostali ci robotnicy leśni wynagrodzenie. W każdym razie prawdopodobnie te relacje, one będą się różniły już zawsze. Wiadomo, że jakieś pieniądze zostały przekazane, co i Niemcy potwierdzają, i Rosjanie. Okazało się, że tym medalionem jest medalion, który wdowa dała swojemu mężowi, generałowi, kiedy wyruszał na wojnę. Były w nim miniaturowe fotografie wdowy i ich dzieci, Wiery i Włodzimierza. I wygrawerowane na nim było jeszcze „Pamiętaj o nas”. Wdowa, kiedy zobaczyła ten medalion, mogła stwierdzić, że na pewno nieznany grób jest grobem jej męża. Co ciekawe, już po śmierci Rusiusa w 1930 roku królewiecka gazeta Königsberger Allgemeine Zeitung opublikowała artykuł na temat śmierci generała Samsonowa i tego, co się później wydarzyło. Miało tam związek właśnie z leśnictwem Karolinka. I zareagowała wdowa po Rusiusie, ponieważ tam było podanych wiele informacji według niej nieprawdziwych. Między innymi to, że jej mąż przyjął pieniądze w zamian za medalion z wizerunkiem żony i dzieci generała Samsonowa od wdowy po generale. Bardzo ciekawie to argumentowała w liście, który napisała do gazety, który został opublikowany, twierdząc, że
on nie mógł tych pieniędzy wziąć, ponieważ jemu jako pruskiemu urzędnikowi po prostu nawet to było, nie wypadało. Nie mógł przyjąć tych pieniędzy, więc jakiekolwiek informacje na ten temat podawane wcześniej w tej gazecie są jak najbardziej nieprawdziwe. 9 listopada rankiem przystąpiono do ekshumacji grobu. Odmówiono krótkie modlitwy, po czym wdowa udała się w okolice Leśniczówki, gdzie spacerowała. Natomiast bardzo szybko odkopano ciało, które faktycznie było w bardzo dobrym stanie, jak na ten rok i kilka miesięcy. Być może są tutaj takie warunki glebowe, że ciało było w znakomitym stanie zachowania. Ciało Samsonowa złożono w trumnie i przewieziono na stację kolejową w Przejdzieńku Wielkim. Na zwykłym chłopskim wozie wywieziona była bardzo bogato wyposażona trumna generała. Trumna jechała na wozie, za wozem szła wdowa, landrat leśniczy i mały oddział strzelców ze Szczytna. Władze pruskie podstawiły na terenie dworca stacyjki kolejowej w Przejdzieńku Wielkim podstawiły wagon, do którego przetransportowano trumnę i następnie wdowa przez Berlin, Danię, Szwecję, Piotrogród pojechała na Ukrainę do Jakimówki, gdzie pochowano generała Samsonowa przy cerkwi w rodzinnym grobowcu rodziny Samsonowów. Takie miejsca, po których dzisiaj prawie nie ma już śladu, pisały niegdyś wielką historię. Szkoda, że w tym miejscu nie ma nawet tabliczki, która by informowała, że dowódca wielkiej drugiej armii Narew, która próbowała walczyć na tych terenach z Hindenburgiem, został z tego miejsca przewieziony na miejsce swojego wiecznego pochówku.